Hej, czy witajmy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, chyba wiecie już czego. I niestety jak widzicie mam troszeczkę problemy z komputerem, więc renderowanie tego filmu zajmie mi co najmniej 2 godziny. A będzie tak krótki, przepraszam was za to, ale odcinek macie. Próbuję wam to stawiać, troszeczkę sobie pogadam. Będę wam przedstawiał moda, który dodaje wam troszeczkę inną fizykę, dziwną fizykę właśnie w Minecraftie. Macie jak zwykle najlepszy komentarz. I mam do was takie jedno pytanie. Napiszcie teraz w komentarzu, czy byście chcieli vlogi i jakby to wyglądało, ponieważ niestety nie mogę, jak widzicie, do ciężko mi nagrywać, zależy od dnia po prostu, nie, od komputera, kiedy lepiej chodzi. Nie wiem od czego to zależy, akurat teraz wszystko działa, ale innego dnia może działać na przykład do 10 FPS-ach Minecraft i nie mogę wam nagrywać, więc czy chcecie vlogi, czy chcecie po prostu, żeby było nic na kanale? No, o to was się pytam. No i ten mod dodaje bardzo ciekawą w sumie rzecz, ponieważ zmienia wam fizykę. Jak widzicie, to jest nasz zombiak i gdy go zaatakujemy, on tak jakby się rozpadł. Ten mod jest z Ragdoll Olympics, jak ktoś grał, bardzo fajna gra naprawdę. Na razie są dodane 2 moby bodajże, chyba tak, 2 moby, które to robią, zaraz wam pokażę. Jest to przede wszystkim świnia, którą zdysponuję tutaj i to też fajnie działa, ponieważ gdy zabijemy taką na przykład świnię, jak widzicie, ona się rozpada i ona spada po klockach. Magicznie to wygląda. Na przykład taka, kurczę, owca. Zabijamy ją, nic się z nią nie dzieje. Tylko i wyłącznie teraz właśnie ta świnia i ten zombiak. Te ciała zostają, więc bardzo fajny mod. Przydaje się on. Możemy też go kopać, to jest bardzo fajne. Zobaczcie, ja sobie teraz go kopię. I on tak jakby się przesuwa, tak jak w Ragdoll Olympics. No, według mnie mega. Widzicie, mam tu zombiaka, który się będzie palił oczywiście. No i gdy go zabijemy, no to dobra, to nie wyszło. Okej, mam tu zombiaka i jak go zabijemy oczywiście, to on, jak widzicie, się rozkłada. I chciałem pokazać, jak to się śmiesznie odbija, gdy zabijamy na przykład wrogu z takiego, nie, mamy tu przykładowo domek jakiś, nie? I mamy na przykład tego zombiaka, który do nas biegnie, a tu nasze schody. No i zobaczcie, że on będzie tak powoli spadł. No akurat to mi się nie udało. Świnio, dawaj, dawaj, świnio. Dawaj! No, zobaczcie. Też chciałem wam pokazać, że jeżeli na przykład mamy villagera i go zabijamy, niestety się zamienia on w normalnego zombiaka, tak samo jak z villagerami tymi małymi. Znaczy, boże, zombiakami małymi. Akurat mi się zrespawnował, więc możecie to zobaczyć. Zamienia się on w dużego. To powinno być jeszcze poprawione. I się rozkładają tutaj na ziemi, jak widzicie. No, mega, mega. Modele też się bagują, jeżeli wejdą w klocki, więc uważajcie na to. Wszystkie inne, jak widzicie, nic się nie dzieje na sobie z tym ciałem zabitego zombiaka masakrycznie. Żegnam się z wami. Pamiętajcie o strzeleniu kciuków w górę i napisaniu tego komentarza, bo naprawdę chcę wiedzieć, czy coś takiego chcecie i czy by to wypaliło. Ponieważ, no, jak widzicie, na razie nie ma po prostu jak. Mam nadzieję, że wrócimy do formuły. Wszystko zobaczymy, jak się wam to spodoba. Po prostu piszcie w komentarzach, czy by wam się coś takiego podobało. Trzymajcie się i cześć. I możecie też lajka zostawić, jeżeli się wam podobało. No i subskrypcję, tak? Zaczynamy z serią vlogów na kanale. Mam nadzieję. Chyba, że mi się komputer ogarnie. No, zobaczymy, tak? Kurde, no akurat teraz.